Suwałki Blues Festival 2022, 7-10 lipca. Szczegóły na suwalkiblues.com. Zapraszają organizatorzy, Miasto Suwałki i Suwalski Ośrodek Kultury. Festiwal realizowany jest z projektu w ramach funduszy EOG. Wydarzenia poprzedzające śmierć pensjonariusza suwalskiej noclegowni są wstrząsające, ale prokuraturze nie udało się przekonać sądu, że w kwietniu 2011 roku na Sportowej doszło do zabójstwa. W kwietniu 2011 roku w budynku noclegowni dwaj mężczyźni przez wiele godzin znęcali się nad 60-letnim pensjonariuszem. Bili go tak brutalnie, że według relacji świadka ofiara, nie mogąc znieść kolejnych razów, prosiła oprawców, by wreszcie go zabili. Nie wiadomo jednak do dziś, czy zgon Zdzisława P. nastąpił na skutek obrażeń wynikających z bestialskiego pobicia, czy też z powodu przyjęcia nadmiernej ilości różnych leków, które sprawcy wsypali ofierze do ust, po czym zakleili je taśmą. Sąd nie mógł ustalić tego ponad wszelką wątpliwość, bowiem mimo mozolnych poszukiwań ciała ofiary nie udało się śledczym odnaleźć. Prokuratura uznała, że obaj sprawcy dopuścili się zabójstwa. Z taką kwalifikacją czynu nie zgodził się sąd. W ramach zarzucanego aktem oskarżenia czynu oskarżonych Łukasza oraz Radosława uznaje za winnych tego, że w bliżej nieokreślonym czasie, nie wcześniej niż w dniu 15 kwietnia 2011 roku i nie później niż w dniu 26 kwietnia 2011 roku w Suwałkach, w budynku noclegowni przy ulicy Sportowej 24, w tym w pomieszczeniu łaźni, w pokoju numer 2 i na korytarzu, działając wspólnie i w porozumieniu, brali udział w pobiciu Zdzisława w ten sposób, że zadawali mu liczne uderzenia rękoma i nogami po całym ciele, co skutkowało jego zgonem, a następnie przy pomocy przygotowanej wcześniej taczki wywieźli jego zwłoki na działkę umiejscowioną przy ulicy Sportowej w Suwałkach, gdzie zakopali je. To jest popełnienie występku z artykułu 158 paragraf 3 kodeksu karnego i za to na podstawie tego przepisu skazuje Łukasza na karę 8 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, Radosława na karę 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo oskarżonego Łukasza uznaje za winnego tego, że w bliżej nieokreślonym czasie, nie wcześniej niż w dniu 15 kwietnia 2011 roku i nie później niż w dniu 26 kwietnia 2011 roku w Suwałkach, w budynku noclegowni przy ulicy Sportowej 24, przy użyciu groźby bezprawnej pozbawienia życia i pobicia, polegającej na wypowiedzeniu słów: nic nie widziałeś, bo jak coś, to będzie to samo, co jest, wywarł wpływ na świadka Jana w celu zaniechania zawiadomienia o pobiciu Zdzisława, czym działał na szkodę Jarosława, to jest popełnienia czynu z artykułu 245 kodeksu karnego i za to na mocy tego przepisu skazuje go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności. Każdą wątpliwość prawo nakazuje rozstrzygać na korzyść oskarżonych, podkreślił w uzasadnieniu wyroku sędzia przewodniczący składowi orzekającemu. I tak sąd uczynił. Z uwagi na nieodnalezienie szczątków ofiary, niemożliwe było ustalenie mechanizmu zgonu 60-latka, nie sposób było też jednoznacznie określić, czy rzeczywiście doszło do zbezczeszczenia jego zwłok. Daleko idące wnioski prokuratury zawarte w akcie oskarżenia nie znalazły wystarczającego potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym. Prokuratura okręgowa żądała niemal dwukrotnie wyższych kar niż te, które orzekł sąd, uznając, że sprawcy dopuścili jednak nie zabójstwa, a pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Wyrok nie jest prawomocny.